Ośrodek kuratorski jest to taka instytucja, która zagospodarowuje czas wolny młodzieży. Oczywiście jest to młodzież, która jest kierowana do tego ośrodka przez sąd, postanowieniem sądu. Natomiast od razu podkreślam, że nie jest to młodzież, która jest głęboko zdemoralizowana, bo takie dzieciaki trafiają głównie do placówek zamkniętych, tak? Zakładów poprawczych bądź ośrodków wychowawczych. I tutaj pani sędzia z pewnością to potwierdzi, bo ona orzeka w tych sprawach. Natomiast jeżeli chodzi o ośrodek kuratorski, jest to łagodniejszy, mniej dolegliwy środek wychowawczy stosowany wobec młodzieży. Aczkolwiek to są wyroki. Ale opiekuńcze czy karne? To są postanowienia sądu. Ale, tak, ale opiekuńcze czy karne to są postanowienia? Karne. Nie ma karne. Są przy nieletnich. NW przecież, jeżeli pani... Tu mamy ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Stosujemy środki wychowawcze. Są to środki wychowawcze. Jak najbardziej są to osoby, jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. I takie osoby, które możemy zastosować, tak niewątpliwie, przede wszystkim nieprawidłowo realizują obowiązek szkolny. Dlatego, że do osób, które ewentualnie popełniają czyny karalne, które są wysoko zdemoralizowane, nie kierujemy do takich ośrodków, to nie ma sensu. Stosujemy zakłady poprawcze, stosujemy schroniska dla nieletnich, stosujemy młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Do osób, które też nie nadają się takich szkół, to są młodzieżowe ośrodki socjoterapii, czyli rodzice mogą skierować takie szkoły, bo już nie są. Ośrodek kuratorski jest dla dzieci, bo po prostu zajmujemy czas. Tak. Najczęściej są to dzieci, które w sposób nieprawidłowy realizują obowiązek szkolny. Czyli tak zwane kółko różańcowe, tak? Nie, proszę Państwa, nie kółko różańcowe. Myśmy prowadzili taki sobie, proszę Państwa, na terenie zielonym. Proszę Państwa, mogę sobie zabrać to, czy dwie postaci. Ja może powiem, jaka jest statystyka, bo w Markach jest 30 nadzorów nad nieletnimi, nadzorów kuratora sądowego. Przepraszam, mam 30 osób objętych nadzorem. Dla porównania w Ząbkach jest ich 8, w Kobylce jest 9, w Zielonce też jest 30. Przepraszam, ja odnieść do pani. Ja tego nie mówię o osobach osobowych. Dlaczego zdecydowaliśmy? Ale czy mogłabym się odnieść do tego, co pani mówi? A wie pani, dlaczego tak jest? Ja tu od niedawna mieszkam. Mam małe dziecko. Moje dziecko za kilka lat nie będzie miało co tu robić, bo tu nie ma gdzie się spotkać z kolegami, z koleżankami. Bo nie mają co robić. Ja nie twierdzę. Ale nie dla patologów. Nie, ja uważam, że nie wolno takich dzieci łączyć z innymi. Przepraszam, takie jest moje zdanie. Jeżeli mają problemy dzieci, to ja nie chciałabym, żeby moje dziecko na przykład razem chodziło i spędzało wolny czas. Przepraszam, takie jest moje zdanie. Albo trafiło do tego ośrodka. Mogę jeszcze dokończyć? Mogę jeszcze dokończyć. Ja nie twierdzę, że taki... Przepraszam, chciałabym powiedzieć. Ja nie twierdzę, że taki ośrodek nie jest potrzebny. Oczywiście, że jest. Natomiast tutaj jest... Nie w tym miejscu. Nie za dużo mówiło o lokalizacji. Chodzi o priorytety. Nie, w momencie. Dajcie mi dokończyć, przepraszam. Dajcie mi dokończyć. Chodzi o priorytety. Chodzi o priorytety. Tutaj coraz więcej jest. W podstawówce na komunikowej jest 7 klas. Zerówek już w ogóle nie ma, bo tu się sprowadzają ludzie, którzy uciekają z blokowiska. Młode rodziny z dziećmi. Te dzieci nie mają co robić. Tam boisko jest zamknięte. Nawet teraz nie można pójść, żeby po prostu dzieci sobie poszły. Droga w MOKU są tylko płatne zajęcia, a przecież nie ma kasy, nie ma co z dzieckiem zrobić. W MOKU tylko chodzi o priorytety. Bez chodnika. Nie ma gdzie zaparkować w tym MOKU, dla tych dzieci nie ma nic. Jesteśmy za utworzeniem tego ośrodka, bo jest taka konieczność, mówicie, to możemy, ale dajcie mi skończyć. Jeszcze jedną rzecz powiedzieć ważną. Chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Będą z tego samego przystanku przemieszczały się do szkoły, będą wracały na to same przystanki. Będą przemieszczały się tą drogą, co i te dzieci. Te dzieci będą niewyrwane ze środowiska. One nawet środowisko rówieśnicze, może być tak, że koledzy będą chcieli ich odebrać z tego miejsca. I to może w tej chwili ta okolica przez tych rówieśników wizyty nie jest dana. Zaczną być wizyty. I po drodze, nie wystarczy tam, żeby, oby tak się nie stało, że będzie przemoc fizyczna w stosunku do naszych dzieci. Wystarczy słowna. I już dzieci będą się obawiały. Po co my tutaj szukaliśmy tej oazy spokoju,
Tak, żeby teraz dokładnie. Nam gmina kredyty fundowała, kredyty się pakujemy na 30 lat, żeby mieć jakieś sensowne warunki właśnie. Życia dla nas czy i dla naszych dzieci. Szuka sobie dla dzieci swoich, żeby wychować pani miejsca, mówi. Gdzie będzie się bało iść z przystanku do przystanku. Policji na przykład. Tak, że generalnie rzecz biorąc są to dzieci, z którym już nie radzi sobie placówka, rodzice, typu szkoła, pedagog rodzice. Szkolny i rodzice. Jeśli Państwo możecie, o co ja mogę powiedzieć, wiem jak funkcjonowało to w Zielonce. Ale były tam dzieci, były tam dzieci, które nie miały żadnych tych czynów karalnych, co oznacza, że pobił, czy zrobił. W ciągu tych kilku lat, kiedy obserwowałam ten ośrodek, nie mieliśmy przypadków, żeby te dzieci zielonkowskie z ośrodka zrobiły jaką krzywdę o jakimś. Nie wiem dlaczego sobie też burmistrz nie zadał tego trudu, skoro pokazując naszym radnym też Street View, w którym miejscu będzie ta lokalizacja, nie sprawdził jaka była lokalizacja poprzedniego ośrodka. I jak może policja na siebie donosy pisać? Co ona sobie nie daje rady z budowy? Jak może gmina, która zdecydowała się na lokalizację, też pisać donosy na siebie? Dlaczego pani tego nie powiedziała radnym? Tak, właśnie. Ale, szanowni państwo, ja niczego nie ukrywam i miejsce ośrodka kuratorskiego w Zielonce jest... Ale to trzeba było... Te 30 dzieci, które tutaj w tych markach, czy tam 16 jest tą młodzieżą trudną z jakimiś wyrokami. Jaki procent? Dobrze, jaki procent tych dzieci znajduje się tutaj na pobliskich osiedlach? W tym rejonie. W tym rejonie, Marek. Bo ja mam spraw nadzorowych. Tak, tutaj w tym rejonie, Marek. Bo jeżeli jest jakaś lokalizacja... Dwa, trzy... Które pamiętam, no to trójka na ile dzieci? Na 30. Dobrze, do mam pytanie. Bo rozumiem, że sąd zwrócił się do gminy, tak? Że z prośbą. Z prośbą, tak? Więc my jako mieszkańcy. Jakiejkolwiek. Więc my się zwracamy w takim razie do osób, które my wybraliśmy. Ja nie twierdzę, jak mówię, że to nie jest potrzebne, tak? O coś innego. Że mamy po prostu miejsce, gdzie można to zagospodarować. Chętnych na pewno się znajdzie, żeby zagospodarowali normalnym dzieciom. Przepraszam, że mówię normalnych. Przepraszam. Nie ma przepraszam, nie tak, dzieci nie że tak brzmi. Ale chodzi o to, że tutaj jest tak, że dzieci, które no już zostały naznaczone przez swoje czyny, tak? Jakimiś wyrokami, postanowieniami sądu i tak dalej. No niestety... Proszę Państwa, mogę tylko wejść Pani słowo. Tak? Było część dzieci, ludzi z Zielonki, rodziców, którzy też mieli ogromne obawy, czy mogą w takie miejsce puścić dzieci, ponieważ puścili dzieci, które po prostu chcieli zająć im czas. Te dzieci nie sprawiały kłopotu większych wychowawczych w szkole. Po prostu chodziło o to, że kiedy mama wraca o 18-19, było dwóch, pamiętam to doskonale, Pani wybiela. Ale nie, nie, ale dajcie pani wiedzieć. Ale słuchajcie. Ale przepraszam. My uważamy, że ten pomysł jest super. Wszyscy się w innej lokalizacji. Na to, żeby inna lokalizacja, naprawdę. I tego nie kwestionujemy. Ale nie, i my nie chcemy, żebyście Państwo nas przekonywali, że ten pomysł to jest tak, dobry. Bo my się to oczywiście. Lokalizacja nam nie tylko ja będzie miasto zwolnił się tu po komisariacie na przykład. Ja nie widzę potrzeby, żeby takie miejsce, gdzie tutaj są same domki jednorodzinne, naprawdę większość osób to są normalni ludzie, normalni pracujący, którzy normalnie wychowują swoje dzieci i nie chcą tutaj, żeby nagle powstał na środku osiedla jakiś obiekt, bo gmina nie wie, co ona ma zrobić i nie ma innej lokalizacji, tak? To nie gmina po prostu, jeżeli gmina nie ma środków na to, żeby zrobić świetlicę tak, jakbyśmy chcieli dla naszych dzieci, to nie gmina zmieni lokalizację, sprzeda obiekt i na ulicy spacerowej po Poczcie Polskiej jest obiekt, blisko komisariatu policji, czy tam sportowej, wyremontuje ten obiekt i świetna lokalizacja. Ja myślę, że to jest komisariatu, dokładnie. Właśnie, ale przepraszam, komisariat jest bardzo dużym budynkiem. Ale nawet, proszę wystawić na sprzedaż ten obiekt, nie idźcie po najniższej linii oporu, tak? Bo to jest po prostu... Dziecko będzie wracało samo, nie tylko moje, ale dzieci z wyrokiem, przepraszam, orzeczeniem, postanowieniem, jest 30. Dzieci, których mieszka tutaj w okolicy, jest dużo więcej. Nie ma świetlicy dla tych dzieci, nie ma drogi, idą przez las, nie ma drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, nie ma placu zabaw ludzkiego.
tutaj w tej okolicy. Dzieci w gimnazjum nie ma z basenem. Każda okolica tutaj już ma gimnazjum z basenem, włącznie z wsią Stanisławów I, co jest wsią, mają gimnazjum z basenem. Co mają nasze dzieci? Czy burmistrz, który zaczyna kadencję, ja na niego osobiście głosowałam. Ja też. Bo miał bardzo dobrego doradcę, w związku z powyższym myślę, że warto, żeby go również teraz posłuchał, tego doradcy, ponieważ ludzie mu zaufali. Jeżeli ktoś na początku swojej kadencji nie realizuje czegoś dla dobra mieszkańców i okolicy, tylko dla garstki wybranej sztuk 30, nie biorąc pod uwagę bezpieczeństwa reszty osób, które tu mieszkają, nie wiem ile, to już w dziale ludności i zameldowania można sprawdzić, ile tu jest dzieci, ale i osób dorosłych. Jeżeli stąd po godzinie nie dostaliśmy odpowiedzi, tak, że panie były zakrzyczane, ale nie dostaliśmy odpowiedzi, co jak te dzieci stąd wyjdą? Nie wyjdą w pojedynkę, tylko wyjdzie ich tyle, ile ich jest na zajęciach. Jeżeli nawet nie kłóćmy się, czy te dzieci będą miały 18 lat, czy 21, niech mi stąd wyjdzie 5 dzieci w wieku lat 17 czy 16 i moje dziecko, czy kogoś innego dziecka, pana, pani dziecko, będzie wracało ze szkoły w pojedynkę, czy góra w 2 osoby. Jakie mają szanse? Dorosłe. Dobrze, a właśnie, jakie jest stanowisko? Tak, jakie jest stanowisko? Chciałabym, jakie jest pana stanowisko, jeśli chodzi o lokalizację tutaj i ten dom? Gimnazjum jest w planach. Budowa ruta. Tak, być może się uda wbić łopatę w tym roku, pierwszy. To jest raz. Dwa. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i te wątpliwości, o których państwo mówicie, mamy tutaj szefa policji naszego, który też może powiedzieć, jak on widzi tą lokalizację. Następna rzecz. Tak jak mówiliśmy, to była propozycja. My, jako, tak jak pani mówi, burmistrz w Zesławiu, konsultowaliśmy to z radnymi jako z państwa przedstawicielami. Ale dlaczego nie znamy wcześniej? Tak. Dobrze, sami skończyć. Tak, niech pan. Teraz zadamy pytanie. Nie spodziewaliśmy się takiej reakcji. Ale to tylko znaczy, co mam powiedzieć? Oznacza tylko tyle, że nie znacie w ogóle swoich mieszkań. Nie rozgadaliśmy wszystkich umysłów i nie jesteśmy doskonali. Dobrze, teraz zna pan już, ale mogę dokończyć. Dobrze, zdajcie pan stanowisko. Chciałbym tylko prosić, żebyście państwo wysłuchali spokojnie policji, wysłuchali spokojnie sądu. Jeżeli zadecydujemy, że ten ośrodek tutaj ma nie powstać, bo państwo sobie tego nie życzycie, no to tego nie będzie. No nie życzymy. Wysłuchajcie państwo policji, wysłuchajcie państwo pań do końca. Zbyteczne. Prześpijcie się. Jestem komendantem komisariatu policji w Markach. Moje nazwisko Andrzej Oleksiak. Co do lokalizacji tego ośrodka, ja się nie będę wypowiadał, bo nie... Ale to właśnie my byśmy chcieli, żeby pan się w tym temacie wypowiedział. Na pewno w tym gronie się nie będę wypowiadał. Natomiast w mojej ocenie... Ale ja nie rozumiem, czemu pan się nie chce wypowiedzieć. Potrzebne, to my powiedzieliśmy. Nie, to jest bardzo istotne, bo my byśmy chcieli, żeby pan wypowiedział się... Ja jestem tutaj pierwszy raz. Dla mnie to tą działkę najpierw trzeba wykosić. Szkoda, że pan jest pierwszy raz, bo może pan zapoznać się na swoim terenie. Jutro ją wykosić. Co do lokalizacji, natomiast na pewno warto jest rozpatrzyć na przykład jakiś wariant inny. Tak? A ja mam taki wariant, jakie jeszcze były lokalizacje rozpatrywane? Nie mamy żadnej lokalizacji, która spełniałaby wymagania sądu, prócz tej. Ale możemy sądowi... Dlaczego możemy odmówić sądowi? Panie burmistrzu, ustawa 8 marca 1990 o samorządzie gminy. Artykuł 5a, paragraf 1. W przypadkach przewidzianych ustawą w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Tak? Tak. No, ale... Tutaj są te konsultacje. Pan, który mieszka tu niedaleko... Pani, która... Nie, chwileczkę. Ja pani przerywam. Pan, który mieszka tu niedaleko, zebrał podpisy mieszkańców tych ulic, którzy kategorycznie się nie zgadzają na lokalizację tego ośrodka w tym miejscu. I dostarczymy panu kserokopię. Ja z panem rozmawiałem. Dowiedzieliśmy się pokątnie, że coś takiego jest. Tak. Nie było żadnej informacji, na to nie ma. Nie było żadnej. Prośba na przyszłość o te konsultacje społeczne. O te konsultacje społeczne, zanim coś, jeżeli nie jesteście w stanie tam w szerokim gronie radnych, bo nie ma takiego kworum, że
nasz przedstawiciel w tym czasie nie był obecny na tym posiedzeniu Rady Miasta, to chociaż przekazać jakąś informację. Macie SMS-y, marki. Znaczy, nie wiem, SMS-y to jest akurat zły pomysł, no, natomiast ale ma pan rację z jedną podstawową rzeczą. Informacja na stronie powinna zaistnieć tak, żeby państwo mogli się wypowiedzieć. To, że radnego nie było, no to też nie nasza wina, no tak? Nie. Stawiamy to na pod przedstawiciel z naszego okręgu tak, w tym momencie. Drodzy Państwo, jak mówię, problemu nie ma. Rozumiem, że Pan przyjdzie jutro, złoży podanie, będziemy mieli wtedy, jakie jest poparcie tej inicjatywy, będziemy wiedzieli, tak? A czy to was tak, jest słowo, nie wiemy, jaka będzie decyzja państwa ja wiem, tak. W tej sprawie. Myślę, że do końca tygodnia spokojnie, jeżeli jutro uda nam się porozmawiać. A co jeśli na urlopach? To nie było. Ale jeżeli zrezygnujemy z tego pomysłu, tak wycofamy się, tak, to jakiś problem jest z tymi osobami? Nie. Drodzy Państwo, my jesteśmy dla Was. Sami mówicie, świetna lokalizacja, no cudownie. Budujmy tam, nie wiem, elektrownię czy coś, tylko jest jeden problem. Dla naszego mieszkania. Nie u nas. Tak, dokładnie. Ale my nie mówimy, że nie u nas. Nie. Przecież koleżanka podała tutaj, że na Sportowej macie. A jeżeli Państwo nie macie środków, a gmina jest biedna, to może na przykład zrezygnujcie z budowy fontanny i zbudujcie obiekt. Jak przejdzie. Zebraliście się tutaj po to, żeby zaprotestować przeciwko lokalizacji w tym miejscu, tak? Tak. Rozumiem, że tutaj Pan do nas przyjdzie, podejmiemy decyzję, no i prawdopodobnie będzie po Państwa myśli, tak? Nie obiecam nic, nie raz. Ktoś mi tutaj na początku mówił, że mam się precyzyjnie wyrażać, tak? Konkretnie. Dobrze, więc ja jestem wiceburmistrzem, zastępcą burmistrza. Tak, bardzo się cieszymy. Muszę porozmawiać z burmistrzem, przedstawić Państwa petycję, opowiedzieć, jaka jest sytuacja, tak? Tak. On podejmuje decyzję? Tak. Tak. Czy on podejmie decyzję przeciwko... Czy on podejmie decyzję przeciwko swoim wyborcom? Mam nadzieję, że nie. No ja też mam nadzieję, że nie. Z tego, co... Różnie bywa. Z tego, co go znam, to on nie wyrzuci petycji set osób, bo tak jak rano rozmawialiśmy, nie, bo przez kancelarię set. Pójdzie, więc nie wyrzuci. Ja mówię w cudzysłowie, że nie ze mnie tego i nie wyrzuci. Na zasadzie ma być ośrodek, bo co? No to będzie jego ostatnia kadencja pewnie. Ale ty nie wiem, czy będzie ostatnia, czy nie. Ja mówię o takim ludzkim traktowaniu i podejściu do życia, tak? Jeżeli gdzieś jest fajny pomysł, bo on też mówi, ja też mówię, fajny pomysł, taki ośrodek jest potrzebny, wszyscy mówią. Moment. Szukamy lokalizacji, tak? My gdzie mamy budynek, który spełnia wymogi sądu? No mamy go na Puławskim. Przyjeżdża pani sędzia. Na Puławskiego. Na Puławskiego, okay. Przepraszam. No. Dobrze. Będziemy się czekać do wieczora. Pan, co, nie brnijmy dalej. Tym, co pan teraz mówi, to znaczy, że to tylko burmistrz się skompromitował, tak? Bo w ogóle nie przeprowadził wywiadu środowiskowego, nie skonsultował tego z ludźmi, tylko od razu podjął decyzję i super wpadł na genialny pomysł, że zrobi to na miejscu Puławskiego. Później rozwiąże sobie problem. Znaczy powiem tak. Przepraszam. Zrobi to jeszcze po cichu. Może się nikt nie dowie. To zostało zaczęte i tak Państwo chcieliście problem rozwiązać, tak? Nie udało się. Naprawdę to mocno tak. Proszę Panią, zaufanie do Was jako burmistrzowi, czy do, względem burmistrza, co do Pana, co do pozostałych radnych, straciliście zaufanie. Nie wiem, czy zdołacie je odbudować, czy nie. Trudno. Zastanówcie się następnym razem, że takie decyzje trzeba podejmować w trochę inny sposób, tak? I przede wszystkim prowadzić konsultacje społeczne. I nie ma co dalej ciągnąć tego tematu, bo teraz pan stwierdzi, że został pan zakrzyczany, wszyscy powiedzieli, że nie chcą, są niezadowoleni, no i teraz szukamy innej lokalizacji, a w ogóle to mieszkańcy Marek są źli, bo oni w ogóle są mało elastyczni i tak dalej. Trzeba ich resocjalizować. Wybudujemy fontannę za kilka milionów i będzie w ogóle super hiper, tak?
Bardzo mi się podoba, że pani wie, co ja myślę. Nie, no widzi pan, dziękuję. Potrafię. Szkoda, że akurat nie trafiła pani. No wie pan co, no jeżeli pan nie myśli tak, jak ja powiedziałam, to ja panu współczuję, bo jest pan w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo jeszcze musi pan, myśli pan co innego, ale musi się pan podporządkować. Rozumiem, że planu B państwo nie macie co do lokalizacji. My nie mamy w ogóle na razie żadnej lokalizacji alternatywnej. Jaka będzie teraz droga co do odpowiedzi dla sądu, tak? Ponieważ rozumiem, że sąd poprosił o znalezienie tej lokalizacji. Tak. Rozumiem, że w związku z tym spotkaniem państwo, no, liczę na to, podejmiecie decyzję, że ta lokalizacja odpada. I co dalej? Czy państwo jesteście zobligowani do tego, nie jesteśmy zobligowani do odpowiedzieć sądowi, czy wskazać kolejną lokalizację, czy państwo będziecie szukali kolejnej lokalizacji, jakie będą kolejne... Dobrze. Czy można odmówić sądowi jednym słowem? Dostajemy tą petycję, jutro usiądziemy, pojutrze zastanowimy się, co z fantem zrobić, tak? Jeżeli okaże się, że ta lokalizacja tutaj nie przejdzie, no skoro tutaj się spotykamy, więc najprawdopodobniej nie przejdzie, będziemy szukali nowej lokalizacji. Ale jaka to będzie lokalizacja i czy my ją znajdziemy, nie wiem. Na dzień dzisiejszy te wymagania, które przedstawił nam sąd, spełnia jedynie i tylko i wyłącznie ta lokalizacja. Rozwiązań? W mojej ocenie na pewno lokalizacja ta, jeśli byśmy ją rozważyli, ona nie wpłynie na podwiększenie ilości kradzieży. Oj, to oczywiście nie będę zadowolony. Jutro przedstawiciel, pan Krzysztof, zaniesie naszą petycję, nasze podpisy. Pan burmistrz z panami zastępcami pewnie wezmą to. Miejmy nadzieję, rozpatrzą na naszą korzyść. Ja będę dalej to pilotował, będę państwa informował o dalszych losach. Jeśli okaże się, że trzeba więcej podpisów, zbierzemy więcej. Tak. Jeżeli państwo chcecie być na posiedzeniu Rady, bardzo serdecznie zapraszam. Ale to 28 sierpnia. Tak, 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 sierpnia. Tak, tak, tak. Ale ja myślę, że już wtedy będzie nie będziemy rozmawiali o tej sprawie, tylko o innych. Tak? Spotykamy się i rozwiązujemy problemy, tak? I wydaje mi się, że o to nam chodzi. Tak, ale to nie państwo nas poinformowali, to panu powinniśmy podziękować tutaj za to, że... Że mamy przedstawiciela! Jeszcze dobrego przedstawiciela. No, natomiast ja mogę zadeklarować, żeby naprawdę nie mieliśmy takiego zamiaru, żeby cokolwiek ukrywać.